Cześć kochani, witajcie w kolejnym moim filmie. Czasami sobie przeglądam, po jakich hasłach trafiacie tu, czyli wyszukujecie mój kanał. I poza takimi standardowymi rzeczami o minimalizmie, czy o stylu, czy o slow fashion generalnie, znajduję ciekawe perełki. I jedną z tych perełek było właśnie zapytanie, co mam w swojej torebce. I gdzieś tam, patrząc również na inne ciekawe hasła typu budyń, zdałam sobie sprawę, że nie mam jeszcze filmu o tym, co mam w swojej torebce, co tam noszę na co dzień. I postanowiłam taki film dla Was nagrać. Więc zapraszam Was do mojej torebki. Jestem ciekawa, jaką będziecie mieli reakcję na to, co noszę w swojej torebce. A w bonusie pokażę Wam wszystkie torebki, jakie posiadam. Zacznę od tego, że kiedyś w torebce nosiłam praktycznie cały swój świat. Od takich rzeczy, które są, powiedzmy, standardowe i najpotrzebniejsze, aż po dziwne rzeczy, jak na przykład zestaw kluczy do naprawy roweru. Bo często jeździłam rowerem do pracy, jak mieszkałam jeszcze w Trójmieście. Tak więc było tam bardzo dużo rzeczy, oczywiście wszystkie traktowałam jako te najpotrzebniejsze, ale po jakimś czasie się to zmieniło i zastąpiłam ogromne torebki bardzo malutkimi torebkami, jak na moje ówczesne standardy. I co to sprawiło? Ano, ta torebka. To jest torebka od Zosi Chylak. Moja druga torebka od Zosi Chylak. Pierwsza, którą miałam, to był worek, który jednak trochę mi nie leżał, bo trochę ni w 5, ni w 10 była dla mnie długość paska. Nie pomyślałam o tym, żeby pójść do kaletnika i skrócić ten pasek. Trochę tak jakby to, że ten worek był mimo wszystko nadal bardzo pojemny i ja nadal nosiłam w nim bardzo dużo rzeczy. No to on mi się tak obijał o biodra, nie było to dla mnie komfortowe, więc ten worek sprzedałam. Ale zamiast worka kupiłam sobie właśnie ten piękny, lakierowany półksiężyc, który jest moją ukochaną torebką z kolekcji do tej pory i który sprawił, że zawartość mojej torebki i moje postrzeganie rzeczy najpotrzebniejszych, które powinno tam być, znacząco się zmieniło. I nosiłam tę torebkę praktycznie codziennie przez chyba 2 lata, po czym kupiłam sobie kolejną torebkę od Zosi Chylak, którą aktualnie noszę najczęściej. I to właśnie na jej przykładzie pokażę Wam, co noszę w środku. Bo nie ma co pokazywać tych rzeczy osobno, po prostu będę je wyjmować z mojej torebki. Tak więc, drugą torebką od Zosi Chylak jest ta mała prostokątna torebka. To nawet nie jest ten duży prostokąt, tylko po prostu malutki. I ten lakierowany półksiężyc i tę torebkę noszę bardzo często z łańcuszkiem zamiast paska. Łańcuszki też są od Zosi Chylak. Uważam, że ona ma w ogóle mega jakościowe rzeczy, też takie dodatki do torebek, więc w łańcuszki też zainwestowałam. I co mamy w środku? Więc otwieram torebkę. Pierwsza rzecz, bez której się praktycznie nie ruszam z domu, to telefon. Akurat ten telefon to jest mój drugi telefon, z którym funkcjonuję na co dzień, bo pierwszy służy mi tutaj do nagrywania. Ale telefon, który bardzo często zastępuje mi też portfel i generalnie tam się mieści praktycznie wszystko, więc czasami po prostu wychodzę bez torebki z samym telefonem. Kolejna rzecz, bardzo potrzebna, to jest portfel. To jest portfel, który też znajdziecie u Zosi Chylak, natomiast ten mój jest z Mango. Mam go, nie oszukując, tak z 5-6 lat. I mieści on wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli w moim przypadku karty i dokumenty. Bardzo rzadko noszę ze sobą gotówkę. Jakoś tak dużo łatwiej mi się płaci kartami za wszystko. Zwłaszcza teraz, kiedy ta płatność kartami jest bardziej pożądana niż płatność gotówką. Co tam mamy dalej? Jestem alergikiem, więc na takim standardowym wyposażeniu mojej torebki są chusteczki higieniczne. Później klucze do domu. Jakoś trzeba wracać. Następnie pomadka do ust. Bez tego się nie ruszamy nigdzie. Później są słuchawki, które też nie zawsze mam w torebce, tylko jak gdzieś wychodzę i wiem, że będę musiała albo jechać dłużej autobusem, albo gdzieś czekać, to wtedy słucham sobie albo muzyki, albo podcastów na przykład.
I element naszych czasów, czyli maseczka. I to tyle. To jest wszystko, co noszę w swojej torebce, więc dzięki temu mieści się ten cały zestaw i tak dalej. Mieści się w każdej torebce, którą mam. I pokazałam Wam już moje dwie torebki, więc teraz pora na pozostałe. I zacznę od mojej najstarszej torebki, która jest z tych czasów, kiedy nosiłam pół świata w torebce. To jest taki klasyczny shopper, który został uszyty na zamówienie w Malborku przez bardzo zdolną panią, która szyje torebki. Wydaje mi się, że ta pani ma swojego Instagrama, więc Wam tutaj podlinkuję na dole, jeżeli znajdę. Natomiast to jest taka absolutnie prosta torebka, w środku nie ma ani jednej kieszeni, więc jest takim mega typowym ultra shopperem. Tutaj spod spodu podbita ćwiekami, żeby się też nie rysowała. I ta torebka też ma bardzo dużo lat. Nie wiem dokładnie ile, ale dostałam ją od moich rodziców pod choinkę. I od tamtego czasu była ze mną jako po prostu taka elegancka, duża torebka do pracy, która pasowała mi absolutnie do wszystkiego. Nadal jest ze mną, nadal jest w świetnym stanie i nadal ją czasami noszę. Najczęściej wtedy, kiedy potrzebuję zabrać ze sobą na przykład laptopa, najczęściej wtedy, jak potrzebuję zabrać ze sobą laptopa, bo te wszystkie małe rzeczy, które Wam pokazałam przed chwilą, a których potrzebuję na co dzień, mieszczę we wszystkich innych torebkach. I jak już jesteśmy przy dużych torebkach, to kolejna torebka, którą Wam chciałam zaprezentować, to jest torebka Simpatica Grande od Ani Kuczyńskiej. Ta na długich rączkach. O tak. Jest to torebka, którą kupiłam też właśnie, żeby nosić laptop ze sobą do pracy. Spodobała mi się na maksa, jak ją zobaczyłam. Co prawda bardziej spodobała mi się jej wersja jasna, natomiast jest to taka torebka, która w środku nie ma żadnej podszewki, ona jest z takiej surowej skóry. I ta jasna tak na żywo nie wyglądała tak dobrze jak ta czarna, więc po prostu wybrałam czarną jako też taki fajny, duży, designerski dodatek. Bardzo często chodzę z nią na zakupy, więc tutaj do środka trafiają, nie wiem, jabłka, ser i różne inne rzeczy, które zdarza mi się kupować. Natomiast jeszcze też w zestawie do tej torebki jest dołączona taka mała kosmetyczka, gdzie właśnie możecie tam wrzucić portfel, telefon albo jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy. Tak. To jest taka torebka ze skóry, która jest trochę bardziej delikatna i zauważyłam, że też trzeba na nią trochę uważać, żeby jej gdzieś nie zarysować i żeby nadal prezentowała się w tak dobrym wyglądzie. Kolejną rzeczą, którą też noszę na co dzień, nie jest to torebka, jest to plecak, ale chciałam Wam zaprezentować, jak już mówię o wszystkim, co mam, no to mówmy o wszystkim. To jest plecak, który kupiłam w TK Maxie, jest z takiej australijskiej marki Urban Originals. Głównie kupiłam go do noszenia do pracy, ze względu na to, że laptop i kalendarz, i notes, i ładowarka, i kilka kabli. Jest trochę cięższe, żeby nosić je w torebce, wolałam to zrobić i nosić je w plecaku, więc ten plecak też właśnie sobie kupiłam w TK Maxie, on chyba wychodził za połowę ceny, jakie normalnie trzeba zapłacić w tej marce za te plecaki. Bardzo sobie go chwalę, jest bardzo wygodny, pojemny, więc to wszystko, co zabieram ze sobą do pracy, a raczej cały sprzęt elektroniczny, który muszę zabierać ze sobą do pracy, kiedy większość czasu pracuję jednak w domu, idealnie się tam mieści. I jeżeli chodzi o torebki na co dzień, to została mi tylko jedna, która jest moim ostatnim nabytkiem i która trochę odzwierciedla moją ostatnią inspirację kolorami. Mianowicie ta piękna, śliczna, różowa torebka i do niej taka wersja mini tej samej torebki. I to jest torebka Podbag z Eko. Poza tym, że jest śliczna, jeżeli chodzi o kolor i ma specjalną małą torebkę na pomadkę do ust. Znaczy, możecie tam nosić co chcecie, ja tam akurat noszę pomadkę, bo bez tego się nie ruszam z domu. I właśnie rozmiar na tę pomadkę jest idealny. To wykonanie tej torebki i w środku i na zewnątrz, jej wykończenie, jakość skóry, z której jest wykonana, jest absolutnie na ultra wysokim poziomie. Więc jeżeli chcecie mieć coś małego, jakiś akcent kolorystyczny, to serdecznie polecam Wam
torebkę Potbeck, która widziałam, że jest w kilku fajnych, takich intensywnych kolorach, więc ja wybrałam różową. Od torebek, które noszę zwykle na co dzień, przez cały rok, chciałam przejść do torebek, które noszę zwykle tylko latem. Ze względu na to, że one mają taki swój letni klimat i tak dalej. I tutaj zacznę od torebki, którą noszę najczęściej na wakacjach, na wyjazdach letnich, jak gdzieś jesteśmy na urlopie. I zacznę od takiego małego koszyczka, który jest sztywny, nie wygina się w żaden sposób. Ma jedną bardzo pojemną i poręczną, jeżeli chodzi o dotarcie do niej, kieszeń. Poza tym wszystkim, co Wam pokazałam, tutaj noszę w niej też selfie sticka do robienia zdjęć, oczywiście na wakacjach. Tu ma takie coś, które myślałam, że zdejmę, ale jeszcze nie zdjęłam. Mam tę torebkę ponad 2 lata, kupiłam ją na Vinted. Właśnie ze względu na to, że potrzebowałam czegoś takiego bardzo letniego na wyjazdy, w co mi się zmieszczą te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, plus selfie stick. Przechodząc dalej, mam jeszcze jeden koszyk, tym razem taki. To jest taki koszyk, który jest bardzo podobny do tego samego modelu z robotów ręcznych. I to jest koszyk, który zyskał swoją popularność dzięki Jane Birkin, która chodziła właśnie z takim koszykiem we Francji. Ma tutaj taką otwieraną klapkę. O, tak niezbyt wygodnie może się dostać do środka, ale też jeżeli chodzi o te rzeczy, które ja tam wkładam, to jak najbardziej mi wystarcza. I ten koszyczek jest po prostu ze sklepu z wikliną, który jak będziecie w Warszawie, możecie znaleźć na Hali Mirowskiej. Tak, tyle. Taki koszyczek na lato. I następny koszyk to jest taki, który już znacie z mojego Instagrama. Koszyk z H&M Home, który też mam bardzo, bardzo wiele lat i który też swoje przeszedł. Był parę razy cerowany, ale nadal fajnie mi służy jako taki właśnie duży koszyk na zakupy albo na plażę. I to, co jest minusem tego koszyka, to są właśnie te krótkie rączki, więc ciężko go sobie założyć na ramię. I to właśnie spowodowało, że z ostatnich wakacji we Francji, gdzie byliśmy na Lazurowym Wybrzeżu, przywiozłam sobie torebkę, a dokładnie taki klasyczny prowansalski albo francuski generalnie kosz do noszenia i na ramię, i do ręki. Bardzo wiele osób we Francji widziałam z takimi koszami, po prostu w każdym wieku chodząc na zakupy, na jakiś targ po warzywa z takim koszykiem. I ten koszyk jest, z tego co wiem, ręcznie wyplatanym koszykiem kupionym na targu w Nicei. Możecie kupić podobne koszyki w Warszawie również, w sklepie prowansalskim na Nowym Świecie. I jeżeli chodzi o moje torebki, które noszę na co dzień i które noszę też latem, to jest wszystko. Więc nie mam ich za dużo, ale mam dla Was mały bonus. I ten bonus to są te dwie torebki. Takie malutkie, ta trochę w stylu Jacques Musa, ta trochę po prostu w stylu małej torebki. I te dwie torebki, których nie używam, znajdziecie na sprzedaż na moim Vinted. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam. Są praktycznie nieużywane, więc myślę, że to będzie dobra okazja, jeżeli chcecie nabyć taką mini torebeczkę. Wracając w przeszłość, kiedyś miałam mnóstwo torebek. Nie dość, że za każdym razem, kiedy znajdowałam jakąś perełkę ze skóry najczęściej w lumpeksie, to po prostu się nią zachwycałam i brałam, nie patrząc na to, ile już mam torebek w szafie. Byłam absolutnie zakochana w torebkach z frędzlami i też pani, która uszyła mi tego czarnego chopera, wcześniej uszyła mi taką piękną, dużą, skórzaną torbę z frędzlami. I właśnie to było w czasie tej mojej fazy totalnego zakochania się w stylu boho, więc torebki z frędzlami, torebki haftowane w jakieś duże, kolorowe hafty, to było coś, co kochałam i co nosiłam non-stop. I pamiętam, że też od małego bardzo lubiłam polską markę torebek, która nazywała się Słoń Torbalski. Myślę, że gdzieś jeszcze torebki ze słonia też dorwiecie. Sama miałam dwie. Teraz w domu moich rodziców jest jedna zostawiona trochę tak
jako sentyment, powiedzmy. I tak, i to tyle z mojej torebkowej przygody, torebkowej drogi. I po prostu, kiedy mój styl się zmieniał, stwierdziłam, że ten minimalizm w torebkach też jest mi potrzebny. I takie przekonania o tym, że warto inwestować w torebki od polskich projektantów, też tutaj wjedzie prym w mojej torebkowej szafie. Jeżeli chodzi o moje najbliższe plany zakupowe związane z torebkami, to w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości chciałabym sobie kupić jeszcze jedną torebkę od Zofii Hylak, bo uważam, że te torebki są absolutnie fantastycznie wykonane. Są dopracowane w każdym najmniejszym detalu, wykonane z materiałów najwyższej jakości i z taką najwyższą starannością, więc moim zdaniem są absolutnie warte swojej ceny i tylko ta cena pewnie będzie rosła z czasem. I to tyle, jeżeli chodzi o moje torebki. Już wiecie, co noszę w torebce, a nawet jakie mam torebki, bo pokazałam Wam wszystkie, które mam. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Widzimy się w kolejnym za tydzień i życzę Wam udanego tygodnia. Pa, pa!